Rysy się wystroją, karlusy się sztyglują. Na biglowanie czas, galoty z epizami mieć to najważniejsza rzecz. Szczewiki wypucować trzeba, żeby się wreszczały. Do żagła dziążki śmieją się, nie ma co poprawić. Pociągnął lipę sztyftem, na licka jakiś cień, bo jeszcze pora godzin i impreza zacznie się. Bawimy razem się i ją, i ty, radosny to dzień, bo tu dziś zabawisz z nami też. I ją, i ty, radosny to dzień, raz, dwa, trzy, bawimy razem się. I ją, i ty, radosny to dzień, bo tu dziś zabawisz z nami też. Roboczy tydzień kończy się, wszystko kwitnie w koło, już trenki kombinują fest, dzisiaj się wystroją. Karlusy się sztyglują, na biglowanie czas. Galody z epizami mieć to najważniejsza rzecz. Zabawy czas, radości czas, wszyscy tańcujemy. Na lewo krok, na prawo krok, jeszcze się zbytnymy. Nie powie nam robota, bo dzisiaj wolny dzień. To dźwigaj zatapczana się na tańce w rękawie. Bawimy razem się i ją, i ty, radosny to dzień, bo tu dziś zabawisz z nami też. I ją, i ty, radosny to dzień, raz, dwa, trzy, bawimy razem się. I ją, i ty, radosny to dzień, bo tu dziś zabawisz z nami też. I ją, i ty. Bawimy razem się i ją, i ty, radosny to dzień, bo tu dziś zabawisz z nami też. Thank you.
psika i sztylungu, wlecę się po chałupie i łobiją się albo śpi. Duś masz chyci i przezywą, a roboty się nie chytą. I no wszystko go nerwuje i po kątach tak się snuje. Ten pieroński blues prześladuje. To połączymy się już teraz z Radiem Fest. Witam wszystkich widzów Listy Śląskich Szlagierów. Czas na podsumowanie tego, co wydarzyło się w notowaniu 194. Listy Śląskich Szlagierów na antenie Radia Fest. Na miejscu 10 Harmonik z Tobą na zawsze. Na miejscu 9 Oxford Duo Melodia z 8 nut. Miejsce 8 Michalina Starosta. Po 7 na miejscu 7 Hannes Banda Żywioły 2. Miejsce 6 to Tim Fabian Zabiorę Ciebie do Gwiazd. Na 5 Kamraty Io i Ty. Miejsce 4 Adi Adriatyku Czar. Na 3 Krzysztof Pietrek Za wszystkie nasze dni. Miejsce 2 to Happy Jędrowski Show Medley Mix 2021. I na 1 Golden Mix Tyle chwil przed nami. Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich widzów Listy Śląskich Szlagierów i zapraszam oczywiście do oglądania i również słuchania na antenie Radia Fest. Kolejne notowanie radiowej listy szlagierowo.pl za nami. Tu na fotelu lidera utrzymuje się zespół Golden Mix. Tu Gorzech czeku na ten byzuk i w końcu jest razem z nami połowa duetu Oxford Duo, czyli Chris, Malina. Witam Cię w naszym studiu. Miło. Mnie też jest po raz kolejny miło gościć, panie Sebastianie. Dziękuję Ci bardzo. Słuchaj, dzisiaj takie jakby dwa tematy, które chciałbym poruszyć. To po pierwsze współpraca z beneficjentem Edkiem Sikorą, o tym już za chwilę, ale też... troszkę o tej twojej nowości, bo tam też jest i fascynacja motoryzacją, legendarnym duetem Modern Talking. O tym wszystkim właśnie dzisiaj chciałbym z tobą poklachać, ale Edek, bo to impreza, która zbliża się i to wielkimi krokami i od tego chcę zacząć. Powiedz mi, czemu zlecasz właśnie Edkowi pisanie tekstów? I tak a propos w ogóle ubolewam nad tym, że mnie nie będzie na tej imprezie, bo niestety mam tam już zaplanowane co innego. Czemu Edkowi? Tak się w ogóle zaczęło. Słuchaj, no pierwszy... Można powiedzieć, taki przebój, jaki my wyskoczyli tak w tych mediach, to był właśnie Gorzko Słodka Miłość od Edka. No i to tak mnie prześladuje do dzisiejszego dnia, także jestem mu bardzo wdzięczny za tak wspaniałe teksty. Potem przyszło oczywiście Nie Mówię, Wszystko Skończone. Kupa takich śląskich też utworów mi napisał. No i one właśnie tak troszkę tam lotały po tych rozgłosiach dosyć wysoko. Dobra, słuchajcie, Edek, jak nas oglądasz, to siedni się wygodnie, bo teraz seria pytań dotyczących właśnie twojej osoby. Ciekawy, że jest, czy wiesz, jakie będą odpowiedzi, a wy też zostańcie blisko. Była piękna, gorzko słodka, wielka miłość. Zgodnie z tą wcześniejszą zapowiedzią, teraz seria takich pytań o Edka. Słuchaj, bo już... kilku gości, że tutaj w studiu miał i że ich troszkę tak maglował na ten temat, jak ta współpraca właśnie wygląda i chciałbym też wiedzieć, jak to wygląda u Ciebie, bo Tima Fabiana, że też o to pytał, jak jest takie zlecenie, bo chcesz tekst, jak to wygląda, piszesz jakąś charakterystykę Edkowi, o czym byś chciał ten tekst, czy po prostu dzwonisz i go, że Edek potrzebuje tekst, a on go, a mam tu takie dwa, to Ci wyśla. Nie, no przeważnie to tak działa właśnie, że Edek się mnie pytał, o czym ja chcę w ogóle śpiewać. Żeby mu jakiś temat podsunął i wtedy to tak funkcjonuje. Powiedzmy, no wiadomo, że ten pierwszy temat jest tam o miłości albo o takim, ale ostatnio mi pisał nawet i o pizzy, wiesz, i o jedzeniu. Na przykład różowo-biały samolocik, wiesz, mam takie te śląskie teksty. Także w tym akurat utworze jest wszystko to, co ją przeżył, te wszystkie moje rajzy tu. Czyli to już była taka konsultacja. Ja mu daję, pisze mu powiedzmy jakieś tam ileś tam zdań, on to łączy, rymuje w jedno i z tego wychodzi potem fajna piosenka. Są poprawki? Czasami są poprawki, czasami mi się coś nie podoba, ale Edek jest cierpliwy, wiesz, i zawsze mi go dał, ja, Chris, dobra,
jak to chcesz inaczej, to ci to zrobię inaczej, ty mi no to potwierdź i wtedy będzie gotowy. I nagrywamy. Z tą cierpliwością coś musi być, bo to już kolejny z gości karygodu, że Edek cierpliwym jest. Ciekawe, co na to żona Edka. Przychodzi, kiedy chce, kiedy ją spotkasz, porwie cię. Pora tytułów już tu padło, bo mały różowy samolocik. Różowo-biały. Różowo-biały. Słodko-gorzka miłość. Gorzko-słodka miłość. No widzisz. Ale to zawsze, ale patrz, bo to jest gorzko-słodka czy słodko-gorzka? Gorzko-słodka. A to tak widzisz, a nie wiem, bo no, raczej bym powiedział, tak jak ta Zuza, wiesz. No aha, dobra, okej. I jakie jeszcze hity napisał do ciebie Edek? Pamiętasz? Oczywiście, że pamiętam. No, potem było takie, po gorzko-słodka miłość był stary Zygor Mom, co też dosyć fajnie, on nie wierzył w ta piosenka, ale się naprawdę fajnie sprzedała. Potem Ślązok na dachu był z tej pierwszej płyty jeszcze. A potem jak miał drugą solową płytę, to oczywiście takim, przynajmniej dla mnie takim przebojem był Nie mów, że wszystko skończone. To dosyć długo tam też tam latało na tych listach przebojów, na rozgłosie dosyć wysoko. I dostawał jak też dużo maili od ludzi, że ta piosenka pasuje na różne tam życiowe przejścia, że ktoś wylądował w takiej sytuacji, żeby nie palić mostów po sobie. Po prostu trafił, bo ja też miał akurat taki trudny okres w życiu. I to był strzał dziesiątka, mi się wydaje, że on akurat, Edek to coś mocno, co dużo z nas nimo, także on powinien pisać, ja zawsze go, bo ja też miał tam pora takich jakichś piosenek w szufladzie. Ale jakże od tego czasu, jakże Edka poznał, jak on mi zaczął pisać, to po prostu, że zaś ta szuflada zamknął i powiedział, nie otwieram. Tutaj jest, nie otwieram, że to jest po prostu, no do mnie to jest majster naprawdę wysokiej półki. I o tej wysokiej półce już za chwilę podsumowując temat Edka, a wy zostańcie blisko. Lecz każdy chce zakochać się, choć o tym wie. Wiesz, to teraz już zamykając właśnie ten temat i wątek beneficjenta Edka, jak byś podsumował ta współpraca, tak w kilku zdaniach? Jak ona wyglądała, jak ci się robi z Edkiem? No, wiesz, Edek to był taki, muszę powiedzieć, taki jeden z pierwszych ludzi, których poznał i dzięki niemu po prostu też ta gorzko-słodka miłość, ten pierwszy teledysk, tekst, pierwsza piosenka, mu dużo do zawdzięczenia, tak samo jak Andrzejowi Skaźnikowi. I potem już, bo prawie cała płyta była pierwsza od Edka i naprawdę ja ubolewam na tym, że ja nie mogę na ten koncert przyjechać, bo chciałbym się tak oddzięczyć, ale myślę, że jeszcze będzie czas na to. Także współpraca się zawsze układała super, Edek zawsze był cierpliwy, Edek zawsze mnie wysłuchał. Czasami tak godą trzeba było coś poprawić, ale nie było żadnego problemu, nie było żadnej złości w tym. Także polecam każdemu. Edka Sikory. Edka Sikory. Tu powinien się numer taki na dole wyświetlić. Potrzebujesz tekst za co? Ale tak zupełnie poważnie, myślisz, że ta współpraca jeszcze się będzie rozwijać? Myślę, że ja, no bo z tego co wiem, to Edek nie ma zamiaru skończyć z pisaniem tekstów. Także na pewno jeszcze nie raz się do niego zgłasza po jakieś teksty. Teraz ostatnio też inni ludzie mi pisali piosenki, ale myślę, że do Edka zaś dobra. Słyszałeś, Edek? Wracać będzie. Temat Edka zakończony, już za chwilę temat numer 2, czyli nowość od Chrisa. Zostańcie z nami. Niech nam zawsze w sercach miłość gra, niech po śladach szczęścia z nami gra. To temat numer 2, czyli niech w sercach miłość gra. I to jest taki numer, który jest w nim troszkę zagadek tak naprawdę, bo jest inne brzmienie niż dotychczas. To jest taka pierwsza zagadka. Z tyłu płyty Modern Talking to jest kolejna zagadka, skąd w ogóle pomysł na to, żeby one były. Ale najbardziej wszystkich kręci pytanie, kaj trzeba robić, żeby firmowym Porsche jeździć, nie? Od czego mam zacząć teraz? Od tego Porsche? Zacznij od Porsche, dobrze. Zacznę od Porsche, no wiadomo, bo to jak... Powiedzmy, publiczność zobaczy ten teledysk, to automatycznie mu przepisane te Porsche, ale to nie jest moje Porsche, niestety. Też bym takie chciał mieć, także fajnie się jeździło. No, ja mam zepsuty moplik i przebite koło, także... Jak większość nos. Ale nie, poważnie teraz godą, że to nie jest moje auto, już muszę tak publicznie powiedzieć, żeby nie było. Bo już tyle pytań padło. Płyty Modern Talking, skąd ten pomysł? Płyty Modern Talking?
W ogóle ten utwór powstał z takiej sympatii może mojej do moich ukochanych lat 80., w których Grzeg się wychował i w ogóle Modern Talking to był do mnie wzór, wiesz, to było, ja się nawet tak obcinął i chodził ze zdjęciem Dietera Bolena do fryzjera, żeby mnie tak obcinali. To był po prostu do mnie no, szał w tych latach, no i oczywiście się jeździło na te targi, kupywało te płyty wielkie jeszcze, wiesz, te analogowe, no i mumie do dzisiaj w piwnicy. Niektóre nawet dopel, wiesz, że dwie mam takie same. Ale wszystkie płyty Modern Talking są do dzisiaj u mnie w piwnicy, także płyty były moje, auto nie, ale płyty były moje od Modern Talking. A powiedz mi, skąd jakby pomysł, to też trochę inspiracja tym Modern Talking, że przyszedł czas trochę na zmiany, muzyczne przynajmniej? Brzmieniowe? Znaczy, ja już miał w planie wcześniej takie coś zrobić. No teraz akurat mi się udało to zrealizować. Tak jak godą, no z sentymentu do tych lat 80., że tam prosto muzyka właściwie była, wiesz, że nie było tam żadnych jakichś tam solowych tyk. No. I myślę, że bo to odbiło się takim nawet fajnym echem i dostałem takie wiadomości od różnych ludzi i takich redaktorów, że mogła zostać nawet w tym, że taki klimat pasuje. Że taki klimat pasuje nawet do mnie. W ogóle tekst jest bardzo, bardzo mądry i fajny, jak ktoś już miał okazję słyszeć ta piosenka, także jestem zadowolony z tego projektu i myślę, że by to ciągnął dalej. Także może nawet i płyta z tego będzie też. My ten temat też pociągniemy dalej, a wy zostańcie z nami. Niech prowadzi w nocy i w dzień słońce czy deszcz, śmiech czy łza. Temat Porsche to jest taki temat trochę rzeka przy tym utworze. Trochę fajnego auta i wszyscy zaczęli głupieć, ale my tak się przyglądali tutaj z produkcją temu modelowi i to jest bodajże Boxster S Cabrio 2015 rok, tak obstawiamy, że to będzie. Wiesz co, Sebastian, dobrze, żeś mi to powiedział, bo ja nawet nie wiem, co to jest auto. Ja wiem, że to jest Porsche, ja, ale jaki model albo ten to... Nie za bardzo mnie to interesowało. Mało tego, co niektórzy z nas doszli do tego, że tam i manualna skrzynia biegów. Aha, no widzisz? Ale najważniejsze, czy w dobie tego, jak paliwo jest takie drogie na gaz, czy jednak benzynka? Też nie wiem. Też nie wiem, bo żebym nie zdążył zatankować, słuchaj. Jedynie, co mnie interesowało, żeby było radio w tym aucie, to było bardzo ważne do mnie, i żeby było czyste. Chociaż jak na pewno ktoś zauważył, że lusterko Grzeg zapomniał wyczyścić, także są takie kropki, widać. Tego Grzeg zapomniał i żałuję. Ale tak jest, auto było fajnie czyste i nie pytaj się mnie o model, bo naprawdę nie wiem. A powiedz mi, dobór tego, że to jest właśnie Porsche, to był przypadek, czy jakoś mocno przemyślany, bo w takim na przykład, żeś chciał siebie zobaczyć? No chciałem tak, powiedzmy, żeby to było coś innego, wiesz, i chciałem, bo była fajna pogoda, chciałem, żeby to był kabriolet, a że akurat napatoczył się, wiesz, mój taki serdeczny znajomy i miał do sprzedania takie auto. I go, jak chcesz, to bier go do niej, to się tam, wiesz, ponagrywasz i fajne zdjęcia może z tego wydą. No i myślę, że fajnie wyszło, spodobało się. Widzisz, jakie zamieszanie, żeś teraz zrobił? Więcej o tym Porsche gumie. Zaraz będzie i o muzyce. Nic się nie martwcie. Wy też zresztą się nie martwcie. Chris się trochę martwi, ale nie ma o co. Zostańcie z nami. Niech nam zawsze w sercach pięknie brzmi, jak po burzy tęcza blaskiem śni. I prowadzi z wiatrem pod wiatr, przez cały świat, c'est la vie. W jednym ze wcześniejszych pytań, żeś troszkę wyprzedził odpowiedzią swoją to, o co chciał Grzeg zapytać teraz, bo właśnie to Modern Talking, to ta zmiana tego brzmienia, czy to już jest taki kierunek, który żeś obrał i teraz będziesz szedł w ta strona, to żeś powiedział, że niewykluczone, że płyta. Czyli co, płyta będzie w takim klimacie osadzonym lat 80? Chciałbym tak zrobić, żeby, no wiadomo, jeżeli nagrasz płyta, chociaż tak wtedy było, bo Modern Talking też jak nagrywał płyta, to nie wiem, czy sobie przypominasz, było tak, że jak był pierwszy konsek, żeś słuchał, to ostatni był taki sum. I zawsze wszyscy go dali, że oni mają pierwszy włączysz i drugi, trzeci i oto niby w tym samym rytmie. Może ja będę miał troszkę inaczej, ale w tych latach 80. myślę, zostanę. A może nawet miałem taki pomysł, żeby zrobić w latach 80., ale też po Śląsku jeden numer, Gwarą Śląską. Także zaś będzie telefon do Edka. Disco. No całkiem jest to niezły pomysł. Ale jak już gadamy o planach, o płycie, to jest to plan na 2023? Realne to jest? Nie, raczej nie. Raczej nie. Myślę, że na drugi rok, bo teraz już wiadomo, już czas tak szybko leci. Za niedługo święta. Ani się nie obejrzymy, także myślę, że w tym roku na pewno nie. Może jeszcze, planuję jeszcze jedna piosenka w takim właśnie rytmach zrobić, ale o płycie to na razie myślę, że
przyszłym roku, najwcześniej. No to słuchajcie, my będziemy czekać na ta płyta, no i przód dostaniemy coś takiego małego, może i pod choinkę od ciebie, czyli nowość kerotyczną. Nowy singiel. Tak, singielek, który trafi na ta płyta. To już z wielką niecierpliwością tego wypatrujemy. Dziękuję ci bardzo za to, żeś przyjął moje zaproszenie. Bardzo mi było miło, dziękuję również. Chris Malina, Chris Oxford. Pozdrawiam wszystkich. Moim i waszym gościem dzisiaj. Aniele i Team Fabian, to się bardzo dobrze składą, nie? Bo teraz czas pora połączyć się z Radiem Sud, czyli z Kępnem. I tak mogę powiedzieć do Joanny Kaczorowskiej, mój aniołku, co tam w Wielkopolsce? Dzień dobry, witam serdecznie. W minioną niedzielę odbyło się 485. notowanie radiowej listy śląskich szlagierów. A jak ono wyglądało? Na 10. Bernadeta Kowalska, Palmowa Miłość. Miejsce 9, tutaj bez zmian, Krzysiu Pietrek, Za wszystkie nasze dni. W górę na 8, Michalina Starosta, po 7. Na miejscu 7, bez zmian, Kobiety na walizkach, Hej życie. No i teraz już same spadki. Na 6, Karol Hadrych, Kiedyś. Miejsce 5, Paweł Silok-Steiner, Wrócisz. Na 4, Hannes Banda, Żywioły 2. 3, Team Fabian, Zabiorę Ciebie do gwiazd. 2, Golden Mix, Tyle chwil przed nami. I w górę na 1, Paweł Gołecki, Spojrzenia. No i tak właśnie w szczegółach, jeżeli chodzi o 485. notowanie radiowej listy śląskich szlagierów szlagierowo. Ja serdecznie dziękuję, pozdrawiam z Kępna, do usłyszenia. 485. finał z Wielkopolskim, to za nami. Na fotelu lidera następuje zmiana. Pojawia się Paweł Gołecki i utwór Spojrzenia.
wiecznej księdze, w której ktoś z ludzkim życiem splata czas. Na dwóch różnych stronach los okrutny umieścił nas. Ty nie jesteś dla mnie, wiem, ale czekam cudnych dni, gdy spojrzenie twoje gdzieś ukradkiem znów rzucisz mi. Na to ciepło spojrzeń twych z utęsknieniem czekam znów. Ono więcej mówi mi niż tysiąc słów. Smak twojego pocałunku czuję, kiedy patrzę w oczy twoje. Mam na serca dnie spojrzenia twe. Już niedługo przyjdzie ktoś, kto utuli cicho cię i nie w mych ramionach do poduszki utulisz się. Ciepło spojrzeń twych z utęsknieniem czekam znów. Ono więcej mówi mi niż tysiąc słów. Smak twojego pocałunku czuję, kiedy patrzę w oczy twoje. Mam na serca dnie spojrzenie twe. W wiecznej księdze, w której ktoś z ludzkim życiem splata czas. Na dwóch różnych stronach los okrutny umieścił nas.